Ta gra jest świetna, a jest jeszcze lepsza, jak się wygrywa. Ha? Co jest? Nie jestem poduszką. Wracaj na miejsce. Jaja sobie robisz? Oj nie, tak nie będzie. Wiem, jak temu zaradzić. Muszę zrobić Essie podpórkę. Jest! Chwila. I co ja teraz będę robił? Turbulencje! Auć, twoja głowa jest taka ciężka. Ale siara. Och, wiem. Hej, możemy użyć twoich rajstop. Co? A, no tak. Dobrze, że założyłam dzisiaj czyste. Wsunę je sobie na głowę. Teraz muszę związać koniec z końcem. Ale najpierw owinę je wokół siedzenia. Upewnię się, że zrobiłam ciasny supeł. I mogę się zdrzemnąć. Wow, udało się. Też muszę to wypróbować. W końcu dotarliśmy i zaczynamy wakacje. Uff, potrzebujemy tego. Co za dzień? Ha? To mój telefon? Ciekawe, co to? Czas na imprezę! Uhu! Uwielbiam imprezy! Hej, musimy się przebrać. Tak, te ubrania się nie nadają. Zobaczmy, co mamy. Zapomniałem, że to ja nas pakowałem. Wbijajcie! Po prostu je wepchnę! Och, to takie irytujące! Do środka! Uff, to ciężka praca! I tak za każdym razem! Popatrz tylko na to! Wszystko jest pogniecione! Będziemy pośmiewiskiem imprezy! Alex, jestem taka wściekła! Albo powiemy, że to nowa moda! Czekaj, zaraz wracam! O, nic tu nie ma! Ale nie poddam się. A pod łóżkiem? Też nie. Chwila. Wiem. Wszystko naprawię. Namoczę sukienkę tym sprayem odświeżającym. Musi być cała spryskana. To powinno wystarczyć. I to koniec. Teraz włączę prysznic. Zaraz zrobi się tu parno. Ha, chyba powinienem kupić zegarek. Ale mamy mnóstwo czasu. Przyjrzyjmy się sukience. Bez zagnieceń. I wygląda bajecznie. Muszę ją pokazać Madison. Wow, to niesamowite. Nie wierzę, że to zrobiłeś. Bawmy się. Ho, ile do wyboru? To wygląda nieźle. Ten kolor podkreśla moje oczy. Jedzie ze mną. Co jeszcze wziąć? Będę potrzebował koszulek. I to styknie. Mogą wylądować w walizce. A co my tu mamy? Nigdy nie wiesz, kiedy trzeba będzie zaimprowizować budowę. O, mój ulubiony strój! Byłby ze mnie uroczy kurczak. Spójrzcie na mnie, jestem uroczy. Muszę to spakować. Nie wierzę, że prawie o tym zapomniałem. To klasyk. Nie mogę tego zostawić. Dalej, Adidasy. Są naprawdę wygodne. I uwalone błotem. To takie obrzydliwe. Chyba powinienem je wyczyścić. Tam, na pewno będzie dobrze. Czekaj! Ha, co się dzieje? Stop! Spójrz na tę koszulkę. Przybyłem, aby temu zapobiec. Jesteś z przyszłości? Musisz włożyć je do tego worka. Jasne, skoro tak mówisz. Dziękuję. Zadanie wypełnione. Do zobaczenia. Okej, to było dziwne, ale ja z przyszłości mam dobre pomysły. Włożę buty do worka i zamknę. Dzięki temu moje ubrania się nie pobrudzą. I jestem gotowy do drogi. Nie chcę spóźnić się na lot. No to w drogę. Wow, ten ośrodek jest niesamowity, a ja wyglądam bosko. Impreza! Straszny był ten lot. Był taki długi. Idę wziąć prysznic. Ja sobie poleżę. Ha, jestem głodny. Muszę coś przekąsić. Ach, właśnie tego szukałem. Nigdy nie wychodzę bez tego z domu. Ale będę miał wyżerkę? Chwileczkę. Brrr, to może być problem. Alex? Muszę go rozmrozić. Nie przerywaj. Co się stało? Jedzenie jest za zimne. Czekaj, suszarka do włosów. To rozwiąże problem. Do dzieła. W
folia. Rozciągnę ją nad kubeczkiem. Teraz wezmę pudełko na chusteczki. Tak, to załatwi sprawę. Umieszczę je nad kubeczkiem. Czas na przedstawienie. Potrzymam suszarkę do włosów nad kubkiem. Wow, jak jakiś naukowiec. Hej, widzisz to? Gotuję ryż. To powinno wystarczyć. Zdejmę folię. Ładnie pachnie. Spróbujmy. Nie mogę się doczekać. Ja też. Wow, ale dobre. Jestem geniuszem. Szczotkuję zęby. Sialalala. Ach, miętowa świeżość. Gdzie by tu położyć szczoteczkę? Nie ma żadnego stojaka. Może tu mogę ją włożyć? Nie, może nie. Ach, wiem. Hej, nie rób tego. Doniczka. Jaja sobie robisz? Okej, teraz mamy ze sobą na pieńku. Powoli oprę ją o ścianę. Siedź tam. Patrzę na ciebie. I kto tu rządzi? Możesz ty? Nie rób tego! Nie skacz! A było tak blisko! Moja szczoteczka do zębów! Nie! O co tyle hałasu? Wszystko w porządku? To katastrofa! Moja szczoteczka do zębów wpadła do kosza na śmieci i jest teraz obleśna i paskudna. Nie zbliżę tego do ust. To obrzydliwe! I co ja teraz zrobię? Mam pomysł! Hej, używałam tego! Moja potrzeba jest większa. Zrobię dziurę w podstawie. Będzie z tego świetny stojak na szczoteczkę. Sprytne, co nie? Jestem pod wrażeniem! Wow, ale ładny kwiatek! Taki kolorowy! Pięknie pachnie! Pszczoły! Sio, zostawcie mnie! Co ty robisz? O nie, niedobrze! Co robić? W nogi! O nie, nigdzie nie wychodzę! Zamknę się tu i pszczoły mnie nie dopadną! Zostawcie mnie! Błagam! Ach, co za życie! Zostawcie mnie! Pomocy! Mamo! Batmanie! Supermanie! Ktokolwiek! Chyba je zgubiłem! Nie, tylko je wkurzyłem! O, chyba mam plan! Wuhu! Nara! Lećcie sobie! O nie! Odwrót! Chcecie to przegadać? Przepraszam, dobrze? Auć! O, przepiękny kwiatek! Nie chciałabym być teraz nigdzie indziej. Ciepełko, mydlane banieczki. Czego chcieć więcej? Ciekawe, jaki jest rekord w podrzucaniu piłki. Nic nie zepsuje mi nastroju, a jednak... No nie! Serio? Och, blisko! Prawie! Bez sensu! Nie dosięgnę jej! Spróbuję wspiąć się na drzewo. Myślałem, że to łatwiejsze. Jak małpy to robią? To drzewo jest jakieś zepsute. Ach! To bolało! Zostałem nabity! Pomocy! Co tym razem? Ciągle coś mu się dzieje. Ale boli! Claire, pomóż! Co? Miles, nawet nie wiesz, ile na to czekałam. Czuję to samo. Co? Nie! Mam drzazgę! Och, przecież wiem! Idź tam! O, dobry pomysł! Idź, przeszkadzasz mi! Oh my God! Zaraz zemdleję! Oddychaj! Już prawie jestem! Co do? Na co mi piłka nożna? To... konewka? Żółw? Och, słodki! Ach, skup się! Aha! Właśnie tego szukałem! To mi pomoże! W końcu ją wyciągnę! No dobra, przykrywamy drzazgę i ciągniemy za uchwyt. Drzazga powinna zaraz wyjść. To działa! Jeszcze trochę! Ciekawe, jak Miles sobie radzi? Tak! Jest! Wow! Co za ulga! A ty, wstrętna drzazgo, spadaj stąd! Technologia jest niesamowita! Daj mi to! Będę miała wymarzone usta! Może wtedy Miles mnie pocałuje? Claire, co ty robisz? Cii, nie wtrącaj się! Mogłam wcześniej o tym pomyśleć? Chyba wystarczy. Dobrze, że ją wyjąłem.
Wow! Pszczoła cię urządliła? Podoba ci się? Chodź tutaj! Wow! Przestań już! Świetny dzień na przechadzkę! Pić mi się chce! Trzeba dbać o nawodnienie! Ach, odświeżające! O, muszę do łazienki! Jest tu jakiś krzaczek? Ale przyjemnie! Muszę, siusiu! Na szczęście to przewidziałam! Mam ze sobą przenośną toaletę! Łatwo go rozstawić! Jeden szybki ruch i gotowe! Nie czuję tego! Taki surowy! Dodam coś od siebie! O wiele lepiej! Co za widok! Już dłużej nie wytrzymam! No dobra, tu jest dobrze! Nie mogę dopuścić do kolejnego wypadku! Ale mama byłaby wtedy zła! Skąd się wzięły te mrówki? Zostawcie mnie! O nie, za późno! Mam je w spodniach! Tu będzie lepiej! O nie, pokrzywy! Niewygodnie! To nie działa! O, jest Claire! Ach, od razu lepiej. Lepiej to zamknę. Nikt nie musi tego widzieć. Claire! Claire! Jak dobrze, że jesteś! Pożyczysz toaletę? W sensie to? Nie. Proszę, miejże litość! Zaraz popuszczę! Nie, idź sobie. Och, ale ty jesteś. I co ja teraz zrobię? Muszę się zastanowić. Musi tu być coś, czego mógłbym użyć. Chyba już wiem. Przecież mogę użyć wiaderka. Mogłem wcześniej na to wpaść. Wyłożę go workiem na śmieci. Łatwiej będzie go wyczyścić. Zagnę tutaj, żeby dobrze się trzymał. Jest to okej. Teraz jakiś zaciszny kącik. Ach, jak miło. O tak. Uff, doczekałem się. Chyba skończyłem. Natury nie oszukasz. I nie muszę spłukiwać. Zbieram się. Ups! Wow! Okej, to trochę żenujące. Super, utknąłem. Pomocy! Sam sobie nie poradzę. Rozejrzyjcie się. Prawda, że pięknie? Claire, dobrze, że jesteś. Uwielbiam być na łonie natury. Utknąłem w nocniku. Nie znam go. Naprawdę. Ściągnij go. Nie, nie celuj tym we mnie. Czuję to aż tutaj. Proszę, błagam cię. Wisisz mi przysługę. Coś czuję, że będę tego żałować. Gotowy? Wow, konkretnie utknąłeś. Ciągnij. Ciągnę. Nie ruszaj się. Zdejmij to. Masz taki duży tyłek? Nie denerwuj mnie. Chyba się zassało. Wow! Deszcz pada? Fuj! Dobrze, że wziąłem parasol. Zawsze przygotowany. Udajmy, że to się nie wydarzyło. Hej, tędy! Wiem przecież. Piękny dzień na przechadzkę. Powinnam częściej tak spędzać czas. Zwolnić i jednoczyć się z naturą. To był dobry spacer. Wow, ale piękny ptak. Ekstra! Pokażę go Claire. Hej, Claire! Musisz coś zobaczyć! Patrz na tego ptaka! Gdzie mam patrzeć? Co ja mam na ręce? Uch, to błoto! Ubrudziłeś mnie! Idź się umyć! Przecież nie śmierdzę, prawda? Uch! O co jej chodzi? Przecież jesteśmy na biwaku! Umyję się w jeziorze. Naturalna wanienka. Woda chyba nie jest zbyt czysta. Spróbuję jeszcze raz. Nic z tego nie będzie. Muszę pozbyć się tego błota. Wezmę szybki prysznic. Zawsze mam odpowiedni ekwipunek. Najpierw muszę wlać wodę do worka. To się przyda. Ostrożnie, byle nie rozlać. Jeszcze trochę. Dobra, prysznic gotowy. Nie chcę zmoczyć włosów. Żel włożę do tej kieszeni. Jest też miejsce na szczotkę. Mogę się myć. Wystarczy przekręcić i woda zaczyna lecieć. Tego mi było trzeba. Przyda się nieco prywatności. Tak lepiej. Ach, przyjemnie. La 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 la. Przecież mogę użyć butelki, żeby się umyć.
O, woda się skończyła. Może zostało kilka kropel? Nie, całkiem pusto. Nie tak to miało wyglądać. Może jednak uda się coś z tym zrobić. Potrzebuję kilku rzeczy. Ha, to może się udać. Na początek odetnę górną część butelki. O tak. Potem wypełnię górną część watą. Muszę ją dobrze ugnieść. Teraz pójdę po wodę. Naleję ją do drugiej części butelki. Wata zadziała jak filtr. Usunie wszystkie zanieczyszczenia, a butelka wypełni się czystą wodą. Wow! Zadziałało! Mogę się myć! Tylko to zdejmę. Ach, ale przyjemnie. Już czuję się czystszy. Orzeźwiające. Ładnie pachnie. Zmyję całe błoto. I spłuczę. Od razu lepiej. I nie śmierdzę. Ale fajnie. Wystarczy, muszę wyschnąć. Ech, było miło. Kto mówi, że na biwaku nie ma wygód? Co za relaks. Hej, wróciłem! Nie! Miles! Coś ty zrobił! Dopiero wzięłam prysznic! Ups! Zawsze musisz coś popsuć! Sorki, Claire! To był wypadek! Teraz naprawdę jestem zła! Tu będzie dobrze, przyjemnie! Można tu rozbić obozowisko! Wow! Mam śliczny namiot! Wejdę do środka! Wow! Przytulnie! Prawie jak w mojej sypialni! Ha! Muszę znaleźć jakieś miejsce do spania! Trochę brudno. Ale lepsze to niż nic. Spłaszczę sobie ziemię. Ha? Fuj, robale! Spadam stąd! To dopiero życie. Czy to Miles? Dokąd on idzie? O, są wszędzie! Ciągle czuję, że coś po mnie łazi. Wow, spora pajęczyna. Jak one je robią? Świetna! I chyba wpadłem na pewien pomysł. Potrzebuję jednej rzeczy. Plastikowej folii. Rozwiąże wszystkie moje problemy. I robi też za teleskop. Muszę znaleźć odpowiednie miejsce. Aha! O czymś takim myślałem. Zabieram się do pracy. Czasem sam siebie zaskakuję. Owinę folię wokół drzewa. Kilka warstw wystarczy. Rozciągnę folię do drugiego drzewa. Chcę stworzyć między nimi trójkąt. Okrążę je kilka razy, żeby było więcej warstw. Musi być solidnie. Aż mi się kręci w głowie. Jeszcze więcej folii do owinięcia warstw. To wzmocni konstrukcję. Wow, ta folia się nie kończy. Ciągle się rozwija. I jeszcze więcej warstw po środku. Prawie skończyłem. Czy to jest to, o czym myślę? Już końcówka. Mogę to oderwać. Jestem z siebie dumny. Dziś będę spał pod gwiazdami. Zrobił hamak. Pójdę zobaczyć. Wow, skąd się tu wzięłaś? Fajny hamak, mogę wypróbować? Nie. Nowe. Nie. Tak? Nie. Proszę. Nie ma mowy, Claire. Jesteś pewien? Claire! O, dobra. Wow, ale wygodnie. Nakarmisz mnie winogronami? Nie przeginaj. Auć, ostrożnie. Nie znoszę biwaków. Mogę tu już zostać. Ach, mam pełno piasku w klapkach. Nie cierpię tego. Dość tego. Ściągam je. Będę niosła w rękach. Och, to miał być wspaniały dzień, a wyszło jak zawsze. O, to jest genialny pomysł. Dlaczego na to nie wpadłam? Ale fajna impreza. Czekajcie, muszę się napić. Hej, też ci dolać? Oj, ale wieje. Nie podnoś się. Nie, tylko nie prowiant. Tu jest zbyt wietrznie. Chodźmy. Czekajcie, wiem co robić. Zaufajcie mi. W sumie to czemu nie? I co tu robić? Chcą iść do domu. Muszę coś wymyślić. Byle szybko. Kończy mi się czas. Zaraz, blaszka na mafinki.
będzie idealna. Hej, wróciłem! Podano do stołu. Widzicie? Teraz wiatr niczego nam nie zwieje. Wow, sprytne! Imprezka uratowana! Ach, dzień na plaży! Chodźmy! Łap! Świetnie ci idzie bieganie i odbijanie piłeczki! Czas na selfie! Ach, ale przyjemne słoneczko! Wszystko mnie piecze! Nie dotykaj mnie! Nie mógłbym nawet, gdybym chciał! I co teraz zrobimy? Czekaj! Chyba mam pomysł! Mamy przecież aloes! Możemy nim ukoić spieczoną skórę! Wezmę nóż i przetnę wzdłuż! O tak! Widzisz ten żel? Zdejmę go łyżeczką! Super! I wkładam go do blendera! Jeszcze pokrywka i miksujemy! I już! Zrobił się bardziej wodnisty, więc mogę go wlać do foremek na lód. Teraz pozostało już tylko to zamrozić. Gotowe! Spójrz na te aloesowe kostki. Okej. Patrz na to. Chłodzi i jednocześnie koi. Aloes jest świetny na poparzenia. Popatrz, moja skóra od razu wygląda lepiej. Wow, daj mi jedną. Mamy całą foremkę. Bierz ile chcesz. Jak przyjemnie! Nie ma to jak piknik na świeżym powietrzu. Zwłaszcza z takimi pysznościami. Trzeba się nawodnić. O! Na łonie natury śpię jak zabity. Fuh! To ode mnie tak śmierdzi? O! Mam pewien pomysł. Zawieszę tą reklamówkę z wodą na gałęzi. Przedziurawię ją jeszcze, naleję szamponu i wezmę prysznic na dworze. Co on tam robi? Ha, ale ładnie pachniesz. Proszę, zdrówko. Hej, idziemy do wody? Czekaj! Nie możemy zostawić rzeczy bez nadzoru. Ktoś może nas okraść. Masz rację. Lepiej dmuchać na zimne. Portfel jest. Pieniądze też. Tylko co mamy robić? Czekaj! Chyba mam pomysł. Patrz, tą część można ściągnąć. Wystarczy więc zwinąć banknoty, włożyć je do środka i szczelnie zamknąć. Widzisz? Mogę nawet czesać włosy. Ej, moje też! Patrz, jaki śliczny piesek! No hej, słodziaku! Rozczesać ci futerko? Ale z ciebie dobry piesek! Przyjemnie, prawda? Patrz na tą sierść! Nikt się nie zorientuje, że mam tu kasę! Fu! Tylko nie rozczesuj nią teraz swoich włosów! Fajny pomysł na skrytkę! Chodźmy popływać! Poszli sobie, więc mogę ich okraść! Kurka, nic tu nie ma! A tu? Ohyda! Same kłaki! Spadam stąd! Ach, ale dzisiaj ładnie! To będzie wspaniały dzień. Odpocznę sobie, opalę się i poczytam książkę. Ojej, robi się tu naprawdę gorąco. Selfie i przekąski. Uch, ale upał. Mam teraz ochotę na coś słodkiego. O nie, cała się roztopiła.
O, a Sprite jest gorący jak herbata. Ech, myślałem, że to będzie udany dzień. Ale może uda mi się go naprawić. Okej, wezmę ten pojemnik i wyłożę go folią. Ale nie byle jaką. To folia izolacyjna, utrzymuje ciepło i zimno też. Dobra, pojemnik gotowy. Teraz pora na gąbkę. Włożyłem ją do woreczka i wlewam do niego wodę. Zamykam i wkładam do zamrażarki. Teraz trzeba trochę poczekać. Gotowe! Włożę ją do pojemnika razem z innymi. Ciekawa ta książka. Ale wciąż jest upał. Muszę się napić. Ach, co za orzeźwienie! Jestem genialny! Ale piękny park! Cieszę się, że wyszłam na spacer. Co to było? Kurczę, pobrudziłam sobie ciuchy lodami. Co? I usiadłam na gumę? Ach! No nic, muszę się przebrać. Jest tu jakaś przebieralnia? Oczywiście, że nie. Trzeba się więc przebrać tutaj. Oby mnie nikt nie zobaczył. Założę jedną nogawkę i przełożę tędy na drugą nogę. Zakładam i już. Mam na sobie czyste spodenki, czyli mogę zdjąć te poplamione. Okej, sytuacja uratowana. Nie ma to jak wylegiwać się na plaży. Złapać trochę słońca i opalenizny. Czy tam coś jest? Dobra, to nie jest zabawne. Co tam się chowa? To jakiś skarb? O, odkryłam dowód na istnienie wielkiej stopy. Piękna pogoda. Hej, uważaj. Żartujesz sobie? Naniosłaś mi piasku na koc. Och, nie pozwolę, by to popsuło mi dzień. Słoneczko grzeje, jest dobrze. Padnij. Znowu? Och, dość tego. Buduję ogrodzenie. Obwiążę patyki taśmą i gotowe. Mój prywatny kawałek plaży. Ups, sorki. Niebywałe! Kolejny piękny dzień. Rozłożę się tutaj. Co ona robi? Dobrze, że wzięłam prześcieradło z gumką. O, dziwoląg z niej. Dobra, rozkładam się. Obciążę każdy róg. Torba idzie tutaj. Spłuczę też piasek ze stóp. I wysuszę je na ręczniku. Ach, to jest życie. Hej, to całkiem sprytne. Koniec z piaskiem na moim kocu. Pora wracać. Ale się dziś wygrzałam. Wszystko mam? Teraz tak. Nareszcie do domu. O, ten krem jest trochę brudny od piasku. No nic. Ha? Piasek jest wszędzie. Muszę wyprać ten ręcznik. O, i moje japonki. Całe w piachu. Świetnie. Chyba przyniosłam ze sobą pół plaży. Jak to w ogóle możliwe? Skąd tu tyle piachu? To chyba lekka przesada. Mogę sobie zrobić piaskownicę w domu. Co to ma być? Jak powstrzymać tę plagę? Nie chcę tego piachu w swojej torbie. Co by tu poradzić? O, mam pomysł. Mój brelok do kluczy. Idealnie. Przyczepię japonki do karabinka. A następnie przypnę całość do zamka od torby. Genialny pomysł! Koniec z piachem w torbie!
Przepraszam, ale piecze. O, moja skóra. Hej, Sky, patrz to. O, spiekłaś się jak rak. Daj, schłodzę cię trochę. Nie, nie, to nie zadziała. I jak? Lepiej? O, już wiem. Ale boli. Ten wiatrak ci pomoże. Przestań, jest jeszcze gorzej. Myślałam, że cię ochłodzi. Wiem, jak ci pomóc. Kiedyś chodziłam z jednym strażakiem. Okej. Nauczyłam się od niego paru trików. Zwariowałaś? Nie rób tego. Co ty wyprawiasz? Błagam, przestań. Chyba wymyśliłam. Nigdzie się nie ruszaj. Przyniosę tylko coś z zamrażarki. Te kostki lodu nadadzą się idealnie. To powinno pomóc. Niby jak? Zaufaj mi. To świetny sposób na oparzenia słoneczne. Wystarczy zwykła foremka do lodu i żel aloesowy. Wypełniamy. I wkładamy do zamrażalnika. Skutecznie łagodzi poparzenia. Okej, skoro tak mówisz... O, jak boli. Czuję się, jakbym cała płonęła. To chyba nie głupi pomysł. Zobaczmy. Och, jak dobrze. Faktycznie pomaga. Mówiłam ci. Od razu lepiej. Tak. Ale pychota. O, witam. Sky, spójrz tam. Siema. Cześć. Hej. Ajdź. Chyba mu się podobam. Och, ale oblecha. Dokąd on idzie? Ech. Super ciacho. Co nie? He? Co znowu nie tak? O, czy ona nie ma chusteczki? Czemu to się ciągle dzieje? Mój lód! Mogłabym to jeść cały dzień. Przepyszne. Co ja mam teraz zrobić? Dzięki. Tak zmarnować loda. Chwila. Mam pewien pomysł. Nabiję tego loda na patyku na papierową foremkę po babeczce. Genialne! Już się nie pobrudzę. Wow! O rany! Hej, śliczna! Hejka! Jaki dobry lód! A ta foremka sprawdziła się idealnie! Dzięki! Hotel jest cudowny! Rozpakujmy się i lećmy na plażę. Nie mogę się doczekać. Daj mi chwilkę. Co? Lexi już jest gotowa? Ja nie znalazłam nawet swojego bikini. To powietrze zawsze podkręca mi końcówki włosów. Całkiem. Lepiej się pospieszę. Gdzie ten strój? Musi gdzieś tu być. No dalej, chodźmy. Mam problem. Wzięłam tylko dół od bikini. O, i oto tyle krzyku. Żaden problem. Ja też zapomniałam góry. Wystarczy, że masz sznurowadła. Patrz, sama spróbuj. To faktycznie może zadziałać. Weźcie majtki od bikini. Odwróćcie je do góry nogami. I następnie przewleczcie sznurowadło przez ich dolną część. Teraz przełóżcie je za plecami. I krzyżując oba końce na szyi, przewleczcie znowu przez otwory w majtkach. Teraz wystarczy zawiązać je z tyłu i gotowe. Całkiem ładne, co? Gotowa?
Gotowa. O, jeszcze jedno. Co znowu? Trzymaj. Musimy się jakoś chłodzić. A, no to chodźmy. Odwagi, Jared. Dasz radę. Nikt nie patrzy. Oto moja szansa. Pyszny batonik. O nie, wyślizgnął się. No dobra, skaczę. Wow, co to jest? Fuuu, ohyda. Ups. Nie tak szybko. Możesz wejść. Hej, jest jakiś problem? Żartujesz sobie. Spójrz na znaki. Są wszędzie, żadnego jedzenia. Myślałem, że to dowcip. Czyli nie mogę wnieść tych pyszności? Cóż, zastanówmy się. Nie! Jesteś wredna! Taka praca. Jeszcze jeden znak nie zaszkodzi. Bez sensu! To tylko przekąski! Chwileczkę, mam pomysł. Zadzwonię do kogoś. Moment. O, to Jared. Nie ruszaj się. Hej, nie wierzę. Serio? Okej. Chwila! Jeszcze to! Po co? Sok? Strzykawka? Sok? Strzykawka? Już kumam. Dzięki. Ja tylko chcę coś smacznego. Pora na twoje lekarstwo. Zasmakuje ci. Wow! To jest przepyszne! Kolejny zadowolony klient. Pacjent. Muszę lecieć. Dzięki, siostro. To się nazywa dobry lek. Rączki, możesz iść. A ty co chcesz z tym zrobić? Zero jedzenia. O, no weź. Co mam zrobić? Basen czy chipsy? Nie no, spadam stąd. Wow, a co z tym? Nie przejdę z tymi przekąskami. Może go zbajeruję? Albo użyję koła? Myślę, że to zadziała. Połóżcie koło do góry nogami. Teraz weźcie taśmę i ulubione batoniki. Na koniec przyklejcie je do koła. Całkiem nieźle, co? Spokojnie, nic nie podejrzewa. Proszę się zatrzymać. Muszę panią przeszukać. Oby przeszło. Nic mi nie umknie. Uff, a czy panu też tak gorąco? Nie, tego nie można wnieść. Z tą przypinką nie wejdziesz. Och, to? Jasne. Patrz, to burger. Od razu się denerwuje. To zwykła przypinka. Mimo wszystko. Papa, teraz możesz wejść. Wow, strasznie spięty. Poszła. Uroczy. Zatrzymam go. Uff, udało się. Dzień na basenie i pyszne batony. Co zjeść najpierw? Zasłużyłam. O, nie chcę się dzielić. W porządku. Hej. Stop. Co jest? Nie wierzę, że muszę ci tłumaczyć. Bez jedzenia. Jasne? Idź sobie. Ale głupia zasada. Dzień dobry. Chciałabym popracować nad opalenizną. Wow. Piękne bikini. Ten staroć. Miła jesteś. Och, zakaz jedzenia. Myślałem, że to zadziała. To mój najlepszy pomysł. Poważnie? To nie tak, jak myślisz. To ja sobie pójdę. Musi być jakiś sposób. Chyba wpadłem na pewien pomysł. Zdejmę zaworek rurki i wypełnię go cukierkami. Genialne. Spróbujmy. Znowu on. Stop. Musimy przez to jeszcze raz przechodzić. O, sympatyczna jesteś. Dobra, czysto. Możesz iść. Serio? Ekstra! Zadziałało! Och,
Ale on jest słodki. Czas nacieszyć się tym dniem. Zawsze byłem fanem nurkowania. Ale to pyszne. Przyjąłem. Na razie, mamo. Stop! Ma pani ze sobą jedzenie? Aha, tak myślałem. Żadnego żarcia! Okej, nie zależy mi. Bywaj i więcej się nie odzywaj. Auć, to bolało! O nie! Słodycze! Pomogę! Hej! Witaj, ładne wąsy. Sam je zapuszczałem. Żadnego jedzenia! Och, to nie fair! Sama to pozbieram. Chwileczkę, mam świetny pomysł. Zdejmijcie włosie ze szczotki do włosów, włóżcie do środka cukierki i umieśćcie włosie na swoim miejscu. Oto tajny schowek na cukierki. Muszę mieć ładną fryzurę. Znowu ty? Stop! Kolejny raz przemycasz jedzenie? Nawet bym nie śmiała. Możesz wejść na basen. Dziękuję. Co za dzień? Halo? Co na obiad, mamusiu? Tyle zachodu, żeby móc wnieść trochę cukierku. Na szczęście zawsze znajdzie się jakieś wyjście. Mam cukierków pod dostatkiem. Meniam. Muszę sobie zrobić manikir. Co to było? O, to mój brzuch. Ale jestem głodna. Pudełko z jedzeniem stoi tuż obok. Szkoda, żeby się zmarnowało. Nikt się nie dowie. Wezmę to. Ups, ktoś idzie. Hej! Chwila! Co? Pokaż to. Ciekawe. Tak jak myślałam. Lizak. Zero jedzenia. Ale ja kocham lizaki. Chwileczkę. Masz na ustach czekoladę. Łamiesz swoje własne zasady. Co? Och, to nieistotne. Spadaj stąd. Okej. Te worki podsunęły mi pomysł. To może zadziałać. Nie ma problemu. Już idę. Pa. To było dziwne. Teraz mogę wrócić do jedzenia. Kocham tę pracę. Co to było? Halo? Jest tu kto? Chyba coś mi się wydawało. Nic nie podejrzewa. Coś tu jest nie tak. Wow, skąd się to wzięło? Tu chyba stał tylko jeden worek. Ile jedzenia skonfiskowałam? Ach, nieważne. Pyszne. Mogłabym zjeść wszystko naraz. Och, i zjadłam. Gdzie jest reszta słodyczy? Przysięgam, że tu były. Co? Nie rozumiem. Co tu się dzieje? Chwila. To Jared. Och! Jestem geniuszem. Mistrzem kamuflażu. Mam jedzenia pod dostatkiem. O, to jest pyszne. Dlaczego słońce mi to zrobiło? Spaliło mi skórę na popiół. Bardzo boli. Wow, mniam. Nie przegap moich nadgarstków, mamo. Oczywiście, kochanie. Co? Co to jest? Kolejne śmieci. Śmieci? Chociaż to wcale nie są śmieci. Arbuz łagodzi oparzenia słoneczne. Czyż to niemiłe uczucie? Jest to wiele lepiej. Dzięki, mamo. Proszę, smacznego. Ha! Och, te komary są takie irytujące. Och, przestań! Mamusiu! Już dobrze, kochanie. I co ja mam teraz zrobić? Mamo? Co znowu, Essie? Te owady doprowadzają mnie do szału. Wystarczy je tym pogonić. Naprawdę? Będzie zabawnie. Ha!
zaraz cię dorwę! Ha! Ups, przepraszam. Nie za bardzo mi się to podobało. A? Gdzie jest to ogłoszenie o pogromce komarów? Pozbędę się ich raz na zawsze. Czy ktoś wzywał pogromce komarów? Jestem uzbrojony i gotowy do boju. I dobrze, bo te owady są wszędzie. Nic więcej nie mów. Ha! Wow! To jest to. Fuu. Ten komar już nic ci nie zrobi. Obiecuję. Mój bohater! Taka jest moja robota. Co? Och, jasne. Proszę bardzo. Super! Cała przyjemność po mojej stronie. A teraz, kiedy na nas nie patrzą, możesz sobie lecieć. No, śmiało. O, wielkie dzięki, że mnie uwolniłeś. Chcesz iść na zakupy? Co? Niby po co? A? Hej, mam pomysł. Chodźmy porąbać trochę drewna. No dalej. Ta miejscówka wydaje się idealna. Ach, co za relaks. Uch, wynoś się stąd. Co? Uch, co to było? Co za głupie komary. Pozwól mi opalać się w spokoju. O, tak. Próbują mnie zjeść żywcem! Gina, co się dzieje? Znowu dokuczają ci te wstrętne komary? Jestem cała pogryziona, zobacz! Wyglądam jak pizza pepperoni! Och! Och, zostawcie nas wreszcie w spokoju! Słyszałyście? Spadajcie stąd! Mam cię! A może jednak nie? Pewnego dnia cię dopadnę! A oto jak zamierzam to zrobić. Wezmę pistolet do klejenia. Narysuję nim kwadrat, a następnie linię. Wszystkie są poprzeczne. Następnie dorysuję kolejne w drugą stronę. Jak na razie wygląda bardzo dobrze. Teraz przymocuję dwie kratki do patyczka. Użyję jeszcze trochę kleju, aby utrzymać wszystko razem. I gotowe. Proszę bardzo, skarbie. Naprawdę? To będzie działać? Jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Nie trafiłam go. Udało się? Nie! Uciekł mi! Och, spokojnie, nauczę cię. Ha! Mam go. A masz, krwiopijco. Widzisz? To proste. O! Jestem już na to gotowa. Wstawajcie do walki. Świeży soczek. Ach, ale orzeźwiający. Ale już chce mi się po nim siusiu. Czy ktoś tu jest? Halo? Tak, wystarczy przeanalizować liczby. Chwileczkę. O, tak. Nieźle. Wczoraj zjadłem o wiele za dużo bigosu. Uff. Pospiesz się. Co on tam tak długo robi? Chyba nie chcę tam wchodzić. Uch, to było okropne, ale wciąż chce mi się siusiu. Jeśli nie ma pięciu gwiazdek, nie jest wart twojego czasu. Mamusiu, potrzebuję cię. Co? Ciao. Zaczyna się. Co znowu? Muszę siku. No to idź. Nie, tata zrobił tam pobojowisko. Ach, jest w tym dobry. Czekaj, mam pomysł. Popatrz. Zupełnie jak prawdziwa toaleta. Wypróbuj to. Nie chcę. Essie. Ach, no dobra. Okej. Chwileczkę. Teraz będziesz miała trochę prywatności. Gotowa? Do zobaczenia za chwilkę. Proszę bardzo. Co za ulga! No dobrze, teraz moja kolej. Co on tu wyprawiał? O, Matulu! Co ja właśnie zobaczyłam? Muszę stąd uciekać! Ach, ale dobre! O, bardzo chce mi się siusiu, mamo! Idź tam, śmiało. Okej.
Uch, to jest obrzydliwe! Nie ma mowy! Mamusiu! Co znowu? O co chodzi, kochanie? Och, to faktycznie okropne! Już wiem, chodź ze mną! Po prostu przykucnij i zrób swoje! Chyba nie dam rady! Ha! Wiem, co możesz zrobić! Mamo! To tylko moje rajstopy! Mogą posłużyć jako ochraniacz na klapę! Widzisz, pasują idealnie! Śmiało! Ha! Dobrze? Ło! Nareszcie! Ach, natura! No dalej, kochanie! Bądź dużą dziewczynką i umyj zęby! Czy naprawdę muszę? Nie, dzięki! Nie, nie, nie! Żadnych wybryków! Ach, no dobra! Chcesz podtrzymać irygator? Śmiało! Atak wody! Essie, przestań! Jestem cała mokra! Essie! A co powiesz na pastę do zębów z Barbie? Barbie? Ona chce pomóc ci umyć ząbki. Proszę o pastę do zębów. Dzięki. Nie ma za co. Widzisz? Ha, możemy się wymienić? Jasne, proszę bardzo. Wow, chcę pastę do zębów. Zadziałało. Mam cię. I jak ci się to podoba? Poważnie, mamo? to jest smaczne. Ale przyjemnie. I cały basen tylko dla mnie. Hej, córeczko, przyniosłam ci małą przekąskę. Nie jestem głodna, ale to twoje ulubione. Nie chcę. Spróbuj chociaż. Zrobiłam je specjalnie dla ciebie. Nie, chcę popływać. Nie dam ci spokoju. Uff, ale się zmęczyłam. Serio? Po prostu spróbuj. Idź sobie. Jak śmiesz? Może trochę przesadziłam? Mam pomysł. Będę potrzebować makaronu do pływania. Przetnę go na pół. W ten sposób. Krok drugi. Nakładamy klej na płaską część gąbki. Po obu jej stronach. Potrzeba sporo kleju, aby wszystko porządnie się trzymało. Powinno wystarczyć. Teraz przykleję je do koszyka na jedzenie. Porządnie dociskamy, żeby wszystko było jak trzeba. Musi pływać, więc przyda się wyporowe dno. Skoro nie chcesz wyjść z wody, to jedzenie przypłynie do ciebie. Żagle w górę! Udanego rejsu! Co to? Wow! To jest świetne! Ach, nareszcie je! Całkiem dobre. Dzięki, mamo. Tak się cieszę, że ci smakuje. Nie cierpię się pakować. Czemu to musi być takie trudne? Może jak usiądę? No właśnie. Zaraz stracę cierpliwość. O, prawie bym zapomniała. Właśnie do środka. Ale już. Jeszcze się nie spakowałaś? Nie mogę domknąć walizki. Zostaje tylko jedno. Chyba nie o to ci chodziło. Ups, sorki. Pozwól, że ci pomogę. Mogłabyś? Byłabym wdzięczna. Sporo tych ciuchów. Lubię je wszystkie. Ładne. Zacznijmy od gatek. Złóż je na pół i zroluj. Teraz koszulka. Połóż na nią parę spodni i złóż w ten sposób. Teraz złóż koszulkę. Powtarzaj, aż wszystko ułożysz w kostkę. Stanik od stroju kąpielowego złóż do środka. Okej, teraz spodenki. Połóż na nich koszulkę. I złóż w taki sposób. Teraz złóż spodenki. Lubię tę kurtkę. Zaczniemy od dołu. Przełóż dół na lewą stronę i złóż rękawy na krzyż, a kurtkę na trzy części. I składaj ją w dół. Teraz wystarczy włożyć ją do walizki. Tak samo całą resztę. I cyk! Teraz wszystko powinno się ładnie zmieścić.
Mniejsze rzeczy włóż w boczne kieszonki. Oszczędzisz sporo miejsca. Walizka zapięta i wszystko na swoim miejscu. Gotowa? W drogę! Nareszcie pozamiatane. Wow, a ty dokąd? Co znowu? A, tak. Dopiero co posprzątałam. To niesprawiedliwe. Sorki, tylko sobie przejdę. Ruchy! Musiałaś przytaszczyć całą plażę. Przecież przeprosiłam. No to sobie jaja robisz. Dość, marsz pod prysznic. Hej, ostrożnie z tym. Okej, już idę. Kolor ma fioła na punkcie czystych podłóg. He? A gdzie woda? No co jest? I co mam teraz zrobić? Może jest tu coś, czego mogę użyć? Talk. Przyda się w sam raz. Nałożę trochę talku na nogi, a teraz mogę go strzepać razem z piaskiem. Idealnie zmywa piasek. To naprawdę działa. Teraz druga noga. Dobrze, że o tym pomyślałam. Skoro prysznic nie działa, to nie miałam większego wyboru. Następnym razem wezmę talk na plażę. To już chyba wszystko. No i pozamiatane. Po raz drugi. Nie zgadniesz co? Czekaj, niech no ci się przyjrzę. Po piasku ani śladu? Ekstra. Nie było wody, ale wpadłam na genialny pomysł. O nie! To przez przypadek, przysięgam. Moja podłoga. Moja kochana, czyściutka podłoga. Zamiataj. Dobrze, sorki. Mega mniamniaśny koktajl. Auć. Wszystko gra? Strasznie boli. Co się stało? Chyba spaliłam się na słońcu. Ach, wiem. Weź kostkę lodu. Schłodzisz się trochę. Dzięki, oby pomogło. O, jak dobrze. To mi nasuwa pewną myśl. Zaraz wracam. Ja się nigdzie nie wybieram. Będę potrzebować liścia aloesu. Odetnę niewielki kawałek. Teraz przetnę go wzdłuż. I otworzę. Teraz wezmę miąższ. Ostrożnie, by niczego nie zmarnować. Teraz przyda się blender. Miąższ wrzucamy do środka. Dużo miąższu. Dodam też trochę wody. Tyle wystarczy. Teraz wszystko blendujemy. Powinien wyjść gładki płyn. Właśnie o to chodziło. Emma będzie zachwycona. Teraz wleję płyn do foremki na lód. Wypełnię nim wszystkie miejsca. Przydadzą się. Teraz do zamrażarki. Au, już nigdy nie wyjdę na słońce. Mam coś dla ciebie. Mam nadzieję, że pomoże. Przyłóż do skóry. Co za ulga! O tak, ale dobrze. Dziękuję. Nie ma za co. O! Ostrożnie! Za jakie grzechy? Może jeszcze kosteczkę? O, ładnie. Jeszcze raz. O, nie. Naprawdę tak wyglądam? Jeszcze raz. Teraz musi wyjść dobrze. O, nie powiedziałabym. Czemu żadne zdjęcie mi nie wychodzi? Może kąt nieodpowiedni? Jeszcze troszkę? Sodo! Co to ma znaczyć? A to ciekawe. Zobaczmy, dokąd mnie zaprowadzi. Tego jeszcze nie grali. Wow! To chyba jakiś rekord. O, cześć, Claire! Dostałam od ciebie po nosie. Przepraszam. Robimy selfie, co? Tak, ale za nic nie chcą mi wyjść. Ostrożnie. Zaraz, użyj dwóch telefonów. O, dobry pomysł. Poczekaj. Dobra. Chwilka. Teraz dobrze. Nieźle. Proszę, proszę. Świetnie. Chyba wystarczy. Pokaż.
Ekstra! Co nie? Wow, ale tu jest pięknie! Te kwiaty są ogromne! Romantyczne miejsce, prawda? Cóż! Popatrz tam! Naprawdę magicznie! Aha! Cierpliwości! Co tam jest? To jezioro! Nareszcie! Czekaj! Słyszysz to burczenie? Muszę na stronę! Sodo! Wezmę całą rolkę! Ach! Dłużej nie wytrzymam! O! Miałem na sobie pasek! Dobra, skup się na zadaniu! Auć! Co to było? Na szczęście wiem, co robić! To miejsce będzie dobre! Położę to tutaj. Worek ułatwi sprzątanie. Możecie nawet użyć prawdziwej deski. Wcale się nie spieszy. O! Już lepiej? Jestem jak nowy. Na czym stanęło? Umyłeś chociaż ręce? Czekaj! Jestem czyściutki! Myślisz, że to dobra droga? Chyba tak. Rozbijmy tu obóz. Okej. Działaj sobie. A ja się zrelaksuję. Liam, na pewno wiesz, co robisz? Wow! Coś tu jest nie tak. Nieważne. Nie mój problem. Trochę jak nunchako. Co? O, jeszcze nie skończył? Nic nie widzę. Jak w labiryncie. Ile? Nie mam zegarka. Gotowe! Namiot rozbity! Jesteś pewien? Sorry, ale nie będę tam spać. Naprawdę się starałem, Lizzie. Ja wchodzę. Mi dobrze tu na słomku. I mam własne materiały. Na początek folia plastikowa. Te drzewa są idealne. Po prostu owincie je kilka razy. Potem skręćcie folię i przerzućcie o tak. Teraz pociągnijcie. Mamy już jedną warstwę, widzicie? Liam cały czas tam siedzi. Dobrze, że mam co robić. Druga warstwo, nadchodzę. Już prawie skończyłam. Gotowe. Co dalej? Pora się rozgościć. Mam nadzieję, że mnie utrzyma. I o to chodzi. Lizzie? Gdzie się tego nauczyłaś? Głupi namiot. Nigdy więcej kampingów. Liam? Śmieszny jesteś. Dobranoc. Zgłodniałem od tego łażenia. Ale mam brudne ręce. O, woda. Wystarczy, żeby umyć łapki. Tylko odrobinę. Wow. Potrzebuję obu rąk. Poddaję się. To niewykonalne. Chyba, że... To powinno zadziałać. Jak w zlewie. Liam? Co ty wyprawiasz? Liam! Lizzie? O co tyle krzyku? Nie! O! To tylko woda. Próbowałem umyć ręce. Mam na to lepszy sposób. Zróbcie jeden otwór. Włóżcie w niego słomkę. Gotowe. Przetestujmy to. Powieszę ją. Odkręćcie butelkę. I voilà! Przenośny kran. Wow! To całkiem sprytne, Liz. Wiem. Nie ma za co. Trzeba nabrać więcej wody. Bardzo szybko się zużywa. Tyle będzie okej. Piękne światło. Mam wodę, jeśli cię to obchodzi. Chociaż jedno z nas pilnuje, żeby było co pić. Trzeba ją zagotować. Teraz czekamy. Zaraz zjem moje ulubione danie. Co? Nie mówcie mi!
Zapomniałam miski? Mam tu cokolwiek, co mogłoby się nadać? Czy Liam wciąż robi sobie selfie? Uśmiech! Już wiem! O, Liam! Podrasujmy trochę te fotki! Zaczynajmy! Hej, co ty wyprawiasz? A może coś z tego będzie? O, masz bardzo okrągłą głowę! Dzięki, że mi jej użyczyłeś! Pa! Okej, czas na nudle! Ta miska świetnie się sprawdzi! Zrobiłam się już bardzo głodna! Mogłabym zjeść takich 10! Miska jest z folii, więc gorąca woda jej nie zaszkodzi! Liam, jesteś głodny? Mam makaronik, mój drogi! A to dzięki twojej głowie! Czekaj, wrzucę na Insta! Tak, idealnie! Pokroję pomidory! Prawda, że są urocze? Pora rozruszać te mięśnie! O! Dziwne! No już! Ruchem od kolan! To nie do zrobienia! Już prawie gotowe! Rewelacja! O! Nigdy nie widziałam większej drzazgi! Ach! Au, au, au! Lizzie? Cóż, wracam do pracy. Popatrz na to! Nic wielkiego! Au! Jesteś pewien? Lepiej już to zostaw! Czekaj! Powinienem coś tu mieć. Cukierki? Bingo! Zestaw do pierwszej pomocy! Tak jest! Zobaczmy! Właśnie tego szukałem! Liam? Już jestem i znalazłem rozwiązanie! Nie, to będzie boleć! Zaczynamy! Ssanie jest tu kluczowe! I po sprawie! Lizzie? Już po wszystkim? Hej, już jej nie ma! Dziękuję! Nie ma sprawy! Szkoda, że na to nie mam sposobu! No weź! Chyba jesteśmy blisko celu! Skoro tak mówisz? Ile chaszczy? Wysoko już weszliśmy! O, słabo! Na szczęście mam więcej! Tada! O, tak! Gdzie on poszedł? Musimy się stąd wydostać! Fajnie by było! O! Ach! Prawie! Udało się! Poczekaj na mnie! Szybko chodzisz! Ciężko nadążyć! Może zrobimy przerwę? Chętnie! Co? O! Chyba powinnam wolniej jeść! Nie! Koniec przekąsek! Co za koszmar! Dramatyzujesz! Wyluzuj, zajmę się tym! O? Widzicie tę łyżkę? Wlejcie na nią oliwę, a potem trochę cukru! Jeszcze patyczek! Nagrzewa się! Wygląda zupełnie inaczej! Czy coś wam to przypomina? To lizak! Hej, Lizzie! Mam dla ciebie lizaka! Dziękuję! Jesteś super! Ach! Co za piękny poranek! I spałem jak bobas! Pizza na śniadanie? Jasne! Hej! Spadajcie stąd! Ile ich się tu zleciało? Nie można sobie zjeść w spokoju? Co z tymi muchami? Rześki poranek! Ach! Zostawcie mnie! He? Nie oddam wam mojej pizzy! Co tu się dzieje? Poważnie! Nie wygracie ze mną! O, rety! Poczekaj, Liam!
pokażę ci trik. Przykryj ją moim czepkiem. Widzisz? Pasuje. Już nie będą za tobą latać. O rany! Zmiatajcie stąd! Gotowi? Czas na pysznego arbuza. Wow, wygląda smakowicie i świeżo. 3, 2, 1, jemy. Bez wątpienia wygram ten wyścig. O nie, ona jest znacznie szybciej niż ja. Skończyłem, wygrana. Hej, co się ze mną dzieje? A, szybko dokończę, żeby nie zostać w tyle. Hej, patrz, jakie fajne miejsce. Otworzyć? Okej, zaczynamy. Zaraz, mam niezły pomysł. Zamieńmy się. Tak, genialny plan. Co my tu mamy? Hej, to arbuz. Tak, ale super. Fajnie, sprawdzę swoje. Co jest grane? Ja mam pustą łupinę po arbuzie? Całkowicie wydrążona. Jak najlepiej to zjeść? Samymi ustami, rękoma... Kurczę, szkoda, że nie mam sztućców. Jak to jest, że on ma całą połówkę arbuza, a ja nic? Ej, chwila, mam genialny pomysł. Pora wdrożyć mój plan w życie. Ha, wiedziałam, że to się przyda. Dobra, wystarczy wlać do mojej łupiny. Do dzieła, gul, gul, gul. Idealnie, wypełniło całą połówkę. I jeszcze pestki, żeby wyglądało realistycznie. Świetnie, a teraz mała zamiana. Tak jest, nawet się nie zorientował. Nareszcie, pora zabrać się za te pyszności. Hej, co to ma być? To wcale nie jest mój arbuz, to jakaś podróba. Czy to slime? No widzisz, wielka szkoda, że nie jest prawdziwy. Ale teraz pozwól podelektować się moim. Tak, ciekawe, co powiesz na to. Arrrr, szlam! Przestraszyłeś mnie! Jesteś niemożliwy. Masz, możemy się przecież podzielić. O, dzięki. Hej, moment, zagrajmy w papier, nożyczki, kamień. Cóż, papier wygrywa. Wow, patrz na tę fantastyczną rzeźbę z arbuza. Wygląda jak słodki, ale straszny rekin. I ma mnóstwo ostrych zębów. Też odkrywam, dłużej nie mogę czekać. O nie, jakie straszne. To rekin, na moim talerzu jest rekin. Hej, zaraz, to tylko gumowa zabawka. Ajdź, trochę szkoda. Co ty nie powiesz, bez sensu. Czekaj, wiem co możemy zrobić. Mam przycisk, nacisnę go i może dostanę coś innego. Że co? Zamieniło rekina na kurzą nogę? Jest jeszcze gorzej. Ta, raczej ci nie zazdroszczę. Już szlamowaty arbuz był lepszy. Naciskam znowu. Proszę, proszę, proszę. O nie! Jak to? To nie może być to, co myślę. Nie chcę grać w Squid Game. Nie, nie, nie. Niech wraca tam, skąd przyszło. Było blisko. Lepiej zajrzeć i sprawdzę, co mam tym razem. Tak, w końcu coś dobrego. Wygląda ekstra. To arbuzowy słoń. Ale fajnie. Zaraz. Pusto. Żadnego arbuza. Przynajmniej ja mam swoje smakowitości. Ach, chciałbym być na twoim miejscu. Przycisk załatwi sprawę. Tak, mam kolejnego. I tym razem w środku jest arbuz. I to w zestawie z łyżeczką. O proszę, wypełnię mojego słonia. Super, cieszę się. A teraz szamanko. Wygląda świetnie. Też wkraczam do akcji. Słodki i soczysty. Hej, czemu tym razem nic nie mamy? No właśnie, tu kompletnie niczego nie ma. A może by tak... Eureka! Wow, no popatrz, wyglądasz świetnie. Dzięki, zawsze mam pod ręką ten strój. A teraz szukamy zaginionego skarbu. Ale to jest mapa całego świata, jak to niby ma pomóc? Spokojnie, dobrze wiem, gdzie go szukać. Mam lasso, gotowa na show? Wystarczy zakręcić i zarzucić. Jest! No dalej, pomóż mi ciągnąć. O, mocniej, jedziemy. Mam! To była ciężka robota. A teraz otwórzmy i zobaczmy, co jest w środku. Czekaj, a co ze mną? Ja nadal nic nie mam.
Ach, no już, zadowolona. Żartujesz? Pff. Otwieramy. Nie może być! Mam żelkowego lizaka o smaku arbuza. Jak to? Nie wierzę, że to dostałeś. Wygląda ekstra. O tak, smacznego. O rany, ale to jest dobre. Nieźle, obym miała to samo. O, to kolejny arbuz. Jajks. Dobrze, że mnie oszczędzili. Mam już dość jedzenia zwykłego arbuza. Hej, może uda mi się coś wymyślić. Dobra, mam arbuza, nóż i miskę. Arbuza kroję na kawałki prosto do miski. Następnie rozgniatam go łyżką. Okej, teraz wlewam całość do foremek na lody. Oprócz soku dodam jeszcze trochę kawałków. Pozostaje włożyć patyczki do lodów. O, już rozumiem, sprytnie. Dobra, już się chyba zamroziły. Oto moje własne lody arbuzowe. Wow, wyglądają super smacznie. Okej, niech będzie, też dostaniesz. Proszę, akurat mam dobry humor. Bitwa na kciuki! Zaraz cię pokonam. Tak, mam cię! Wygrałem! Ha! O, patrz! Ale niespodzianka! Kolejny arbuz. Tak, kto by pomyślał? Zobaczmy, co ja mam. Co? Ja też mam zwykłego arbuza? Co się dzieje? Trafiło nam się dokładnie to samo. Co w tym fajnego? No cóż, to chociaż go zjedzmy. Wiesz co? Pora to trochę odpicować. Szef kuchni wkracza do akcji. Patrz i się ucz. Mam trzy miski. Co? Czemu? Na co ci one? Spójrz, jeszcze będziesz bić brawo. Najpierw maczamy w tym. Tak jest, sos sojowy. Szczęka opadła? Teraz obtaczamy w mące. Lepiej upewnić się, że jest równo pokryte. Powinno wystarczyć, wygląda nieźle. I na koniec bułka torta. Tada! Łatwo poszło. Jeszcze tylko jedno. Tak, opiekacz. Idealnie. Wkładamy do środka i zamykamy. Jakoś mnie nie przekonałaś. To trochę dziwne. Sam zobaczysz. Gotowe. Patrz na to chrupiące cudo. A teraz próbujemy. O, wow. Wow, wow, wow. Rewelacja. To chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu jadłam. No dobra, idę w twoje ślady. Zaczniemy od tego kawałka. Tak sobie myślę, co z tym zrobić. Mam pomysł. Do dzieła. Trochę tego i odrobina tamtego. Trzeba będzie trochę zmiękczyć. Wow, narobiłeś niezłego bałaganu. Dobra, moje kawałki arbuza już są. Nie mogę się doczekać. Lecimy z tym. Muszę tylko poczekać, aż się upieką. No, no, ale ubrudziłeś mnie mąką. O, lepiej sprawdzę, jak się mają. Ajdź, troszkę je przypaliłem. O, biedny kucharczyk. Na twoje szczęście zrobiłam więcej. Trzymaj. Wow, dziękuję ci. Jesteś najlepsza. Wiem. La, 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 ba, 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 o, napój, ba, 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 la, la, la. Ups. Nie! Stop! A to ciekawe. Zostało kilka kropel. No weź. Rozczarowujące. Na szczęście jest druga butelka. Powoli. Ostrożnie. Nie przemocz mnie. Chwila. Mamy chyba lepszy pomysł. Syrop kukurydziany. Wleję łyżkę syropu do butelki z napojem. To załatwi problem. Zakręcę butelkę. Dobrze zakręćcie i potrząśnijcie. Następnie wstawcie go do lodówki. Chyba jest gotowy. Pa, 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 la, la, la. Już nie muszę martwić się o żadne wybuchy.
Wow, patrzcie na to! Smakuje przepysznie! Jest lepsze niż zazwyczaj! Woohoo! Hej, dziewczyny! Wezmę coś do picia! Fajna piosenka! Wystarczy! O, super! Od tańczenia chce mi się pić! Dzięki! Do zobaczenia na parkiecie! Okej, to nie było miłe. Wezmę nowy kubek. Super! W końcu się napiję. Wezmę to. Dzięki, chce mi się pić. Serio? Ja tylko chcę się napić! Nalejesz mi? Mi też! Wy tak na serio? Dobra, wiem jak to załatwić. Wezmę ten dzbanek i wypełnię napojem. Jeszcze nie skończyłam. Luźno zacisnę opaskę. Zaczepię ją o rączkę dzbanka. Ścisnę dzbanek, żeby opaska zahaczyła o dzióbek. Opaska zahaczona. Wypełnia 3 kubki naraz. Oszczędzacz czasu. Chodźcie po swoje napoje. Dzięki, Emma. Bawmy się. Pora potańczyć. Żadnego jedzenia i picia. Przeskanuję cię. Wow, czy to bezpieczne? Okej, możesz wejść. Ha? Stop! Co to? Wow! Oddaj to! Znasz zasady? Jest dobra. Ale dam radę. Nie zauważy mnie tu. Pomóc ci w czymś? Dzień dobry. Znasz zasady? To takie nie fair. Spadaj stąd. Co się stało? Ochrona nie odpuszcza. Nigdy tam nie wejdziemy. W porządku. Masz loda. Nie mogę, boli mnie gardło. W tym mogę pomóc. Weź te pastylki. Chyba wiem, jak ją przechytrzyć i przemycić przekąski. Wyjmij wszystkie pastylki. Weź butelkę napoju i szklankę. Wlej napój do szklanki. Dodaj do napoju barwnik spożywczy. Chcemy, żeby zmienił kolor. Dodaj łyżkę żelatyny. Nabierz miksturę pipetą. Teraz wlej ją do opakowania. Wypełnij je i odstaw. Umieść na opakowaniu folię aluminiową. Stop! Otwórz torebkę. Co tu mamy? Pastylki. Okej. Możesz wejść. Udało się! Zasługuję na nagrodę! Przecież to na gardło. Pyszne. Czas na zdrową przekąskę. Pyszny banan. Tego mi trzeba. Dziwne. Gdzie on się podział? Złodziej bananów. Byłam głodna. Na szczęście mam jeszcze jednego. Wygląda dobrze. Nawet o tym nie myśl. Daj mi. Cofnij się. Weź to. Sałatka. Strasznie nudne. Sorki. Chwila. Zaraz wracam. Weź widelec i kombinerki. Przekręć nimi ząbki widelca. Tak, żeby były pionowo. Właśnie tak. Mogę pokroić banana na kawałki. Teraz obie możemy go jeść. Częstuj się. Serio? Jesteś najlepsza? Wow, Alice serio lubi banany. Nie wierzę. Przezabawne. Uch, ohydne. Muszę dodać cukru. Wow, nie spodziewałam się tego. Świetnie. Napiję się. To sam cukier.
Mój dentysta się na mnie wścieknie. Ile dodałam to cukru? Strasznie irytujące. Na szczęście wiem, jak to naprawić. Przyda się ten słoik po maśle orzechowym. Wsypię do niego cukier. Teraz zakręcę słoik. Wezmę śrubokręt i zrobię otwór w zakrętce. Poruszam nim, żeby powiększyć otwór. Musi pomieścić słomkę. Tak lepiej. Teraz można sypać bez obaw. Gdzie ona jest? O, jesteś! Dobrze cię widzieć. Mam ci tyle do opowiedzenia. Wygląda smacznie. Aha, jasne. Był taki słodki. Nabiorę trochę spaghetti. Co to ja mówiłam? Ach, impreza. Nie mogłam uwierzyć, że się tak ubrał. Nieźle. Emma? To było żenujące. Emma, twoje spaghetti. Powinnaś na nie spojrzeć. To była świetna noc. Możesz spojrzeć na talerz? Muszę coś zrobić. Powinnaś wpaść następnym razem. Szkoda, że nie dałaś rady. Muszę ją nauczyć manier przy stole. Czuję się jak fryzjerka. Fuj, śmierdzi gorzej niż moje skarpety. Do środka, fuj. O, myszka jedząca ser. Śliczna. Na pewno szuka domu. Zaopiekuję się tobą. Z drogi, śledzie. Myszy prowadzą auta? Nie, to ja. Znalazłem ją przy śmietniku. Jest nasza. Słońce dziś mocno grzeje. Świetny dzień na opalanie. Ale trzeba pić dużo wody. Aha. O nie, piesek nie ma wody. Chcesz? Jaki ze mnie dobry psitata. Prawdziwe lato po męsku. A? Już wypiłeś? No dobra. Dobrze, że mam dużą butlę. Co znowu? Niemożliwe. Więcej nie mam. A może... Mam wspaniały pomysł. Mała deska, dwustronna taśma na krawędzi i drugą przyklejamy pionowo. Odwracamy. Teraz woda. Tu przyklejamy rzep. Będzie trzymał butelkę. Miska. Teraz odkręcamy i nalewamy wodę. Mój piesek się ucieszy. Świetny pomysł na upalny dzień. Ależ nie ma za co. Tylko zostaw na później. Zresztą jak chcesz. Nie moja sprawa. O, nie. Czy ktoś widział mojego pieska? Widziała go pani? To jego zdjęcie. Weźcie ulotki i spytajcie znajomych. Dzięki. Wróć do domu. O, nigdy do tego nie dopuszczę. Muszę ci dać identyfikator. Moment. Wiem, co zrobię. To papier woskowany. Kładziemy na niego trochę kleju. Teraz plakietka. I więcej kleju na wierzch. Lejemy od serca. Jak tylko wyschnie, kładziemy na wierzch drugi kawałek. I porządnie przyciskamy. Gotowe. Prawie. Ta-da! Doskonale. Przyczepiamy karabinczyk i zawieszamy na obroży. Już nigdy mnie nie opuścisz. A jak się zgubisz, to ktoś do mnie zadzwoni. Idź się pobawić.
O, jesteś taki puchaty. Bardzo cię kocham. No. Jared, damy dziś czadu. Ta, fajnie. Czekaj, naprawdę? Zrobimy zadymę. Woo! Ale będzie jazda. Co za styluwa. Dziewczyny nam się nie oprą. Idziemy. Czekaj, a Mruczuś? Stój. Co? Nie chcę go zostawiać. Proszę, zabierzmy go. Ech. Zmieści się w plecaku? Najpierw otwór. Super. Teraz przyszywamy ozdoby. Proszę. Oprzywamy otwór. Co ty na to? Ekstra! Podoba ci się, Mruczku? Teraz dajmy czadu! Woo! Gotowy na imprezkę? Chyba lubią psy. Siema! Gotowy na balangę? Kupiłem ci mega prezent! Został w aucie. O nie! Co? Podłoga! To jakaś kpina! Zabieraj stąd tego pchlarza! Rety, zepsułbym niezłą imprezę. Chyba, że... Macie balon? Zróbcie z niego buciki. Proszę bardzo, elegancko. Uwaga na błoto. A teraz zdejmujemy. Grzeczny piesek. Najlepszego ziom. Nie, nie, nie. Czekaj, zobacz. Czyste. Baw się dobrze, mordko. Wiesz, jak lubię porządek. Cześć! Wpadliśmy na lunch. Chipsa? Potrzymasz go? Nie tutaj. Mam wolne miejsce. Ale szczurów obs ciebie. A propos szczurów. Gdzie on jest? Zgubiłeś się? Przepraszam. Gdzie go posadzić? Mam świetny pomysł. Proszę, złóżcie bandanę. I zwiążcie dwa rogi. Super, to wszystko. Spójrzcie, hamak dla szczura. Spodoba mu się? I nie trzeba go trzymać. Ułóż się wygodnie. Możemy jeść dalej. Alex? Co? Co tam jest? To dla ciebie. Nowy kumpel. Podoba ci się? Nie ma gdzie się bawić. Może coś wymyślimy. Patrz i ucz się. Popyt będzie podstawą. Teraz wkładamy rurki. Wystarczy w co drugą kropkę dookoła krawędzi. Prawie skończone. I ostatnia rurka. Drugi kładziemy na wierzch. Widzisz to, co ja? Oto klatka. Chyba mu się spodoba. Bardzo mu wygodnie, tato. Ale nie sprzątam po nim.
W lecie to się można wystroić i spędzić czas na świeżym powietrzu. Nie podoba mi się to. Wygląda gorzej niż myślałam. Szybko wymyśl coś. Wiem, wystarczy podciągnąć spódnicę do góry. To się nazywa sprytny letni hak. Ale to relaksujące. Rozciąganie pozwala mi się odprężyć. Dzień dobry, spóźniłem się. Co to tak jasno? Ledwo widzę instruktorkę. Mogłem założyć okulary przeciwsłoneczne. Co teraz robimy? Lewa ręka? Ale mnie to rozprasza. Głowa mnie rozbolała od tego mrużenia. Oj, teraz nogi. Co mam robić? Wow! Głupie słońce. Psuje mi zajęcia z jogi. Skupcie się, oczy. Widzę tylko zarys sylwetki. A! Już wiem. Będę tego potrzebował. Macie matę do jogi? Wytnijcie coś takiego. Ostrym końcem nożyczek zróbcie po obu stronach otwory. Włóżcie w nie swoje okulary i przesuńcie w dół. Wróciłem, ale tym razem słońce mi w niczym nie przeszkodzi. Tu jest. Ale teraz dobrze widzę. Co mu się stało z matą? W sumie to genialne. Łatwizna. Najpierw wziąłem... Oj, przepraszam. Umrę od tego upału. Cała się spociłam. Torebka będzie lepsza niż plecak. Pewnie już cała szminka mi zeszła. Od razu lepiej. Mam nadzieję, że nie spłynie. No to idziemy na słoneczną saunę. Hej, Betty! O Boże, ale się spociła. Co za obciach. Wiem, jak sobie z tym poradzić. Pani wkładka na ratunek. Weźcie biustonosz i przyklejcie wkładkę do miseczek. O tak. Ale najpierw pozbądźmy się tych ohydnych plam. Do dzieła! Szybko poszło. I z powrotem na saunę. Mam wrażenie, że jest jeszcze goręcej. No cóż, przynajmniej się nie spocę. To dla ciebie, słoneczko. Jak miło. Chyba się nie spociłam. Oby te wkładki wytrzymały. Wow, dobry blok, Lily. Ale dla mnie to nic. Gorąco tu, to nie? Może odpoczniemy? Nie zapomnijcie się nawodnić. Nie ma to jak świeża woda w... wrzątek! Na pewno nie orzeźwia. Wow, dlaczego ci się to nie roztopiło? Nie znasz tej sztuczki? Nigdzie się nie ruszam bez lodu. Chcecie poznać jej sekret? Wlejcie wodę do butelki. Ale tylko do połowy. Obróćcie do góry nogami i włóżcie do zamrażarki. Widzimy się później. A dokładnie za kilka godzin. Trzeba być cierpliwym. Chyba już gotowe. Zamarzło? To świetnie. Teraz wystarczy napełnić butelkę. Widzicie, jak lód się unosi? Dzięki temu na dłużej utrzyma w środku zimno. Zakręćcie butelkę i do plecaka. Sprytny hak, co? Zwłaszcza w taki upał. Wychodzę. Widzisz? Łatwizna.
Napij się. O Boże, ale orzeźwienie. To co, kolejny mecz? W lecie można się rozpieszczać. Masz ochotę? Lody już podaję. Wygląda smacznie. Te babeczki muszą być przepyszne. Szkoda tylko, że w lecie wszystko robi się błyskawicznie ciepłe. Oj, lód ci się topi. Przykro mi. Czekaj, mam świetny pomysł. Weźcie foremkę od mafinki, nożyk i natnijcie w ten sposób. Obróćcie do góry nogami. Przełóżcie przez nią patyczek. I nic już nie pocieknie. Później mi podziękujesz. Wow, jak ty na to wpadłaś? Mam znacznie więcej pomysłów. Dobra, przekąski przygotowane. Spadaj, to nowe buty. Mam wrażenie, że na dworze jest 50 stopni. Siema, Lily. Hej, Steven. Gorąco, co? Umieram tu. Spokojnie, orzeźwienie jest w drodze. Mam zimną kolę. I wciąż jest schłodzona. No dalej! Otwórz się! Czemu oni je wciąż produkują? Nie księżniczkuj. Masz otwieracz? Nie, ale mam mięśnie. Albo i nie. Ej, mogę pożyczyć pedał? Szybkim ruchem otwieramy butelkę, widzisz? Wow, ale jestem spragniony. Też spróbuję. Kto by pomyślał, że rower jest taki wielofunkcyjny? I pat! Łatwizna. Nie ma to jak relaks przy książce. Hej, Steven, musisz to przeczytać. Au. O czym to ja? Głupi komar. Czuję ugryzienie. Patrzcie tylko. Dlaczego się na mnie uwzięły? Steven? Nie, żebym się czepiała, ale masz komara na... czole. Lily? Co tu się dzieje? Jedzą nas żywcem. Nadchodzi cała armia. Jak się ich pozbyć? W nogi! Tak się nie da siedzieć na dworze. Całą mnie pogryzły. To gorsze niż ospa. Zalety lata. Patrz tylko. Kurczę. Hej, moja pasta! Myślisz, że przyniesie ulgę? Spróbujmy. Wyciśnijcie trochę na skórę. Na wszystkie ugryzienia. Jeszcze tutaj. Jesteś pewna, Lily? Zaufaj mi. Udowodnię ci. Wyciskamy i żegnamy się ze swędzeniem. Okej. Wystarczy kilka minut, żeby ugryzienia zniknęły. Wow! Powiedziałaś o tym lekarzom? Mówiłam, żebyś mi zaufał. Można wracać na zewnątrz. I wreszcie się zrelaksować. Musimy kupić więcej tej pasty do zębów. Ach, tak tu milusio i cieplusio. Pójdę się popluskać. Ach, strasznie gorący piasek. Ała, szlak. I co ja zrobię? Utknęłam. O matko, spójrzcie. Jest taki super. Nie mogę przestać patrzeć. O matko, idzie tutaj. Heja, przybywam na ratunek. Proszę, stawaj na nich. Uchronią twoje stopy. Ty idź, a ja będę je zmieniał. To działa! Prawie jestem w wodzie! Uff,
Udało się! Koniec z palącym piaskiem! Dzięki wielkie za pomoc! O matko, straszny tu syf! Wszędzie walają się rzeczy po imprezie! I zlew jest pełny brudnych garów! No! Kto przegra w marynarza, zmywa gary! Tak, papier bije kamień! Wygrałem! Ech, dobra! Tylko zapiszę, co mam do zrobienia! Mamy tu woreczki i inne zapomniane rzeczy! Tutaj śmieci i resztki jedzenia! Tu oczywiście zlew pełen sapiących brudnych garów! O, jeszcze tu, parasol! Wow, dużo tych popitów! Teraz one też są do sprzątnięcia! Masz, łap! Uff, sporo tego! Od czego by tu zacząć? Czekaj, strasznie tu nabazgrałam! Och, toż to pełny chaos! I jeszcze te wszystkie popity na liście! Czekaj, czekaj! Chyba mam niezły pomysł! Najpierw odetnę jedną kolumnę. Teraz gorący klej. Tu nałożę pojedynczą kreseczkę i przykleję odcięty popit. Świetnie! Właśnie o to mi chodziło. To przykleję na szafkę, a do niej listę sprzątania. Dobra, zabieramy się do pracy. Najpierw gary, bo są najgorsze. No i proszę, czyste aż lśnią. Zrobione. I wciskamy bąbelka. Teraz pozbieram śmieci. Tak, kubki i popity z głowy. Wow, nie wierzę, że zostało tyle czapeczek. No i wszystko zrobione. Ach, nie ma to jak porządek w kuchni. Uff, strasznie dziś parno. Wykorzystam to na opalanie nóżek. A jak? Nawet fajnie. Ja sobie obejrzę kilka filmików. Uch, ale słońce daje po oczach. Nic nie widzę. Co mnie omija? I przez to słońce przegapię cały filmik. He? Co ty wyprawiasz? Masz, przydadzą ci się bardziej niż mnie. Super, dzięki. Na pewno się przydadzą. Ale nic nie dają. Słońce dalej oślepia. Przyda mi się coś, co rzuci cień na telefon. Co to ma być? Szlak, sandał też nic nie daje. O, jakiś gościu ćwiczy jogę. Świetna równowaga. Ty, wpadłam na pewien pomysł. Pożyczę matę. Cyk. Mam rozwiązanie twojego oślepiającego problemu. Wytnę z maty taki oto kształt. Potem drewnianym szpikulcem zrobię takie otworki. No i proszę, teraz okulary przeciwsłoneczne. Wsuwamy w zrobione otworki. Pasuje jak ulał. Teraz wystarczy zakryć soczewki. Idealnie. Dobra, weź to. Powinno pomóc. Zdeka dziwny, ale dobra. Ale czad! Są super! Teraz wszystko widzę. Jesteś normalnie genialna! Całkiem niezła ta książka. Zobaczmy, czy znajdziemy tu coś ciekawego. Ło! Ale ona piękna! I na bank chcę, żebym podszedł. Dobra, no to idę. Heja, co słychać? Sodo, normalnie mnie olała. Dobra, muszę być fajniejszy. Nie sądziłem, że pompki będą takie trudne. Ten dalej swoje. Oj, auć, chyba sobie coś naciągnąłem, a ta nic. To może martwy ciąg. I on się uważa za fajnego? Słońce wyszło zza chmur, aż razi. Nie, stój, parasolu! Miałeś mi pomóc zrobić wrażenie. Patrz, jakiego mam fajnego popita. Ej, no weź, jest różowy i w kształcie serca. Panie, ale wtopa, zauważyła to? Mogłabym coś zjeść, robię się głodna. Wygląda, jakby chciała coś zjeść. Czekaj, czekaj, już wiem, co zrobię. Dobra, bierzemy popita i wypełniamy słodyczami. Teraz rozpuszczona czekolada. Patrzcie, jak ładnie wchodzi w formę. Lejemy, aż wypełni całą zabawkę. Ostatnie kilka rzędów. I ostatni. Idealnie. Teraz dodajemy patyczek. Na koniec zamrażamy. Ekstra. Cześć, mam coś dla ciebie. Naprawdę? Wow, proszę, siadaj. Zrobiłeś to właśnie dla mnie? Och, to miłe z twojej strony. Tak, smakuje ci? To się cieszę. Było trudniejsze niż myślałem, ale moje muły mi pomogły. Taki ładny. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Jak najlepiej go dać.
O, jest wcześniej! Muszę go schować! Cześć! Sorki za tamto! Mam coś dla ciebie! Wow, pierścionek! Dziękuję! Daj rękę, wsunę ci na palec! O, zsunął się! To może jeszcze raz! Spróbuję na inny palec! Ta chyba nie pasuje. Ale nie martw się, naleję sobie napoju. Czekaj, czekaj! Chwilka, otworzę ci! Nie idzie. Dobra, spróbuję nożem. Albo zębami. Może lepiej nie. Jeszcze je połamiesz. Pięknie. Nic mi dziś nie wychodzi. Ale mam przecież pierścionek. Może wsunę na swój palec i go użyję. Udało się. Proszę, oto twój napój. Pomogłem sobie twoim pierścionkiem. Hej, mam pomysł. Mogę go nosić jako naszyjnik. Nie ma znaczenia, że jest za szeroki. Ale fajny wypad i widoki niczego sobie. Okej. Chodź, zobaczymy plażę. Nigdzie nie pójdę, za dużo piasku. Ty tak serio? No weź, tyle przeszliśmy. Dobra. Mam sandały całe w piasku, za dużo tu go. Stanę sobie na tym kamieniu. Ej! Co znowu? Zostaję tu. Jesteś gorsza od pięciolatka. Daj, poprawię twoje sandały. Najpierw wyciągnę paski i wezmę pistolet z klejem. Teraz pokryję krawędzie sandała warstwą kleju. Tyle powinno wystarczyć. Na wierzch przykleję drugiego. Tylko docisnę, żeby wszystko się trzymało. Cztery powinny wystarczyć. Dobra, masz nowe sandały. Zadowolona? Nawet nie takie złe. Jestem pod wrażeniem. Zero piasku w stopach. No to chodźmy zobaczyć tę plażę. Która sztuczka spodobała Wam się najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Udostępnijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych, równie przydatnych odcinków.